Jezus za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, moi kochani, na gorzkich żalach. Z niektórymi pewnie już się drugi raz widzimy, a niektórzy pewnie dopiero będą na godzinę 18. Gromadzi nas nabożeństwo, w którym wychwalamy i dziękujemy Bogu za to, co dla nas uczynił w swojej męce, w swoim cierpieniu, w swojej śmierci, dla naszego zbawienia. I moi drodzy, w tym kazaniu pasyjnym chciałbym, aby ono było też takie trochę rekolekcyjne. Chciałbym, abyśmy najpierw cofnęli się do początku i zadali sobie też pytanie i odpowiedź, dlaczego to wszystko? Dlaczego to wszystko Chrystus wycierpiał? Skąd to się bierze? A więc chcę, abyśmy wrócili do raju, do grzechu pierworodnego i przede wszystkim zobaczyli, co tam się stało. Żebyśmy spróbowali zrozumieć, co tam się stało w raju. I też wtedy łatwiej nam będzie zrozumieć działanie Boga jako ratowanie człowieka. O tym działaniu Boga, który ratuje człowieka, będziemy właśnie mówimy w czasie naszych rekolekcji. Ja przeczytam teraz z Księgi Rodzaju takie wyrwane fragmenty z opisu, który mówi nam właśnie o tym grzechu pierworodnym. Nie będę czytał tego całego opisu stworzenia człowieka i tak dalej, ale to, co dotyczy grzechu pierworodnego. Posłuchajcie. I będę zwracał uwagę na pewne momenty, żeby później dobrze zrozumieć. A zasadziwszy ogród w Eden, na wschodzie, Pan Bóg umieścił tam człowieka, którego ulepił. Na rozkaz Pana Boga wyrosły z gleby wszelkie drzewa miłe z wyglądu i smaczny owoc rodzące oraz drzewo życia w środku tego ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. To jest bardzo ważne. Zwróćcie uwagę, że drzewo życia było w środku ogrodu, a drzewo poznania, i jest powiedziane, i drzewo poznania dobra i zła. I zwróćcie uwagę, że nie ma powiedziane, gdzie ono rośnie. I dalej czytamy. Pan Bóg wziął zatem człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby uprawiał go i doglądał. A przy tym Pan Bóg dał człowiekowi taki rozkaz. Z wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz spożywać według upodobania, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz. Zobaczcie, zwróćcie uwagę, Pan Bóg zabronił jeść z drzewa poznania dobra i zła, które, jak wiemy, słyszeliśmy przed chwilą, gdzie rośnie? Nie wiadomo gdzie, prawda? Tylko drzewo życia rośnie w środku. A Pismo nie mówi, gdzie rośnie drzewo poznania. I teraz słuchajcie, co robi szatan. A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty. Czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu? Niewiasta odpowiedziała wężowi, owoce z drzewa tego ogrodu jeść możemy, tylko o owocach drzewa, które jest w środku ogrodu. Bóg powiedział,
nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli. Wtedy rzekł wąż do niewiasty: na pewno nie umrzecie, ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło. Ja zaraz to wszystko wytłumaczę, ale zobaczcie, Pan Bóg zabronił jeść z którego drzewa? Poznania dobra i zła, prawda? Nie wiemy, gdzie rośnie drzewo poznania dobra i zła. A Ewa na pytanie szatana, ja zaraz wytłumaczę, dlaczego ona tak powiedziała, na pytanie szatana mówi, że Pan Bóg zabronił nam jeść z owoców drzewa, które są w środku ogrodu. A w środku ogrodu które drzewo rosło? Kto dobrze słuchał? Drzewo życia, prawda? Widzicie? Coś tam się tu nie zgadza, nie? Szatan namieszał Ewie. Dlaczego tak to zrobił, zaraz wyjaśnię. Dalej czytamy. Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszło dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią, a on zjadł. A wtedy otworzyły się im obojga oczy i poznali, że są nadzy, spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski. Gdy zaś mężczyzna i jego żona usłyszeli kroki Pana Boga przechodzącego się po ogrodzie, w porze, kiedy był powiew wiatru, skryli się przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Pan Bóg zawołał na mężczyznę i zapytał go: gdzie jesteś? On odpowiedział: usłyszałem twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi i ukryłem się. Rzekł Bóg: któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść? Mężczyzna odpowiedział: niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem. Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: dlaczego to uczyniłaś? Niewiasta odpowiedziała: wąż mnie zwiódł i zjadłam. Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt, domowych i polnych. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia. Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej. Ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę. I dalej mamy to, że pierwsi rodzice zostają wygnani z raju, prawda, i zaczyna się życie ludzkie w oderwaniu od Boga. Od tej jedności, z którą byli zjednoczeni przed grzechem pierworodnym. Moi drodzy, co się dokonało? Żeby dobrze zrozumieć, to wyobraźmy sobie, że jest babcia. I do tej babci przychodzi wnuczka. I babcia zawsze daje jakiś tam talerz pełen słodyczy. No i ta wnuczka przychodzi do babci, babcia daje ten talerz i jak tak wystawiła ten talerz z tymi cukierkami, zobaczyła, że na środku, wcześniej jakoś nie zobaczyła, leży bombonierka, a w bombonierce zawsze jest jakiś tam alkohol, prawda, w tych takich beczułkach. No wnuczka ma dopiero 3-4 latka, no babcia tutaj nie chce dać jej tej bombonierki z tym alkoholem, więc, no ale ta bombonierka jest tak najbardziej widoczna, bo jakaś tam czerwoniutka, że od razu rzuca się w oczy. I tak trzyma na talerzu te wszystkie cukierki, wnuczka sięga po tą bombonierkę na środku, a babcia szybko ciach i ją zabiera. Dziecko zaczyna tupać nóżkami, mówi: babciu, ja chcę tego cukierka. Babcia mówi, że nie, tego ci nie da, masz wszystkie inne cukierki. Masz wszystkie inne cukierki. Wnuczka zaczyna tupać nóżkami: nie, ja chcę ten. Babcia mówi: tego ci nie dam. I na końcu tej dyskusji, bo możemy, prawda, to sprzeczanie się babci z tą wnuczką prowadzi dosyć długo. Babcia nie daje tego cukierka, a dziecko mówi na końcu: ty mi nie dajesz tego cukierka, bo co? Bo ty mnie co? Nie kochasz. Prawda? Zobaczcie, tak często bywa w życiu, nie? I zobaczcie, i to jest ta fałszywa katecheza szatana. Pan Bóg pozwolił jeść ze wszystkich owoców, prawda? Tylko zabronił jeść z drzewa poznania dobra i zła, które nie wiemy, gdzie jest. Ale szatan tak mówiąc po naszemu, tak namieszał w głowie Ewie, że jej wmówił, że Pan Bóg zabrania wam tego, co jest najcenniejsze. A co jest najcenniejsze dla człowieka?
Co jest najcenniejsze dla każdego z nas? Życie, nie? A w środku ogrodu rosło drzewo czego? Życia. A więc skoro Pan Bóg zabrania mi tego, co jest dla mnie najcenniejsze, to Pan Bóg mnie co? Nie kocha. I to jest ta fałszywa, moi drodzy, katecheza szatana. I przez to Ewa daje się zwieść szatanowi i sięga po ten owoc, o którym Pan Bóg wcale nie mówił, że nie muszą go jeść. Ale daje się zwieść pokusie szatańskiej i zrywa ten owoc z drzewa życia. I później są wygnani z raju, żeby nie zerwali też z tego owocu z drzewa poznania dobra i zła. Tak swoją drogą, jaki to był owoc? Jaki? Nie jabłko. Jak ktoś tu znajdzie jabłko, oddaje swój samochód. Nie ma jabłka. Nie ma jabłka. Jest mowa o owocu. Ja nie pamiętam, któryś z malarzy namalował obraz, w którym było namalowane jabłko i tak weszło to jabłko, że to jabłko było. Tam nie ma mowy, jaki to był owoc. To był owoc. I teraz, kochani, o co dalej chodzi? I zobaczcie, Pan Bóg i to, co dzisiaj przeżywamy, w czym uczestniczymy. Pan Bóg, który jest Bogiem miłości, który no właśnie pokazuje nam, jak bardzo nas kocha. O tej miłości Pana Boga więcej będę mówił jutro. Który pokazuje nam, że to jest nieprawdą, że Bóg nas nie kocha. Bóg przychodzi z odpowiedzią. Z odpowiedzią na to, co wydarzyło się właśnie tam w raju, kiedy ludzie odeszli od Boga, oderwali się od Boga, poszli w swoją stronę. To odpowiedzią jest krzyż Chrystusa, jest cierpienie Chrystusa. Sens tego cierpienia będę tłumaczył jutro, nie chcę tak trochę wybiegać w przód. Ale patrząc na to wszystko, czego Chrystus dokonał, dzisiaj rozważamy to drugą część gorzkich żali. I kiedy rozważamy tą drugą część, to patrzymy na to cierpienie Chrystusa. A więc właśnie od tego momentu u Piłata, kiedy tam już przez Piłata zostaje uderzony, mówi się, że jakimś twardym narzędziem. Dalej mamy później to biczowanie. Śpiewaliśmy o tym, że rózgi Twoje ciało biczowały. Ale to nie do końca rózgi były, bo to był rzymski pejcz. Rzymski pejcz, który zakończony był kulkami. Na ogół na takim pejczu były dwie kulki. Często jeszcze do tych kulek były dołączone takie haczyki, które wbijały się w ciało i rozrywały to ciało. Ja, kochani, miałem tą łaskę sprzed kilku laty stanąć przed całunem turyńskim, które było, jak podaje tradycja i najnowsze badania też to potwierdzają, że ten całun no z wielką prawdopodobnością, bo to nie ma tak do końca stwierdzonego na 1000%, ale my bardzo mocno wierzymy i nauka to w dużej mierze nam to potwierdza, że ten całun jest rzeczywiście tym płótnem, w które było zawinięte ciało Chrystusa. I na tym całunie widać, ile jest ran zadanych. Patrząc na całun, mówi się o tym, że Chrystus był biczowany około 60-70 razy. Jest około 120 ran policzonych na ciele Chrystusa. Dalej też jest takie piękna chusta, którą też miałem tą łaskę zobaczyć. Zachęcam was, jeżeli będziecie kiedyś we Włoszech, mówiłem na mszy o Lanciano, ale jeszcze też udajcie się do Manopello. Tam jest chusta Chrystusa, która była przykryta na Jego twarzy. Jest to niezwykły wizerunek Chrystusa. Nauka też przed tą chustą zatrzymuje się, dlatego że ona jest wykonana z takiego materiału, który dzisiaj naukowcy w żaden sposób nie są w stanie wytłumaczyć, jak na tym materiale trzymają się farby. A jest ta chusta kolorowa. Widać na niej odbicie twarzy Chrystusa. To się mówi, że jest to takie pierwszy wdech powietrza. Po tym, jak Chrystus zostaje, na nowo żyje, ciało Jego na nowo żyje, jest zmartwychwstały, jest to takie pierwsze wdechnięcie powietrza. Otwarte usta, oczy już otwarte też. Niesamowita.
Naprawdę warto przed nią stanąć i spojrzeć w oczy Chrystusa. Ale też widać na tej chuście zmasakrowano twarz naszego Pana. Zmasakrowano. Ile musiał wycierpieć? Po to, abyśmy mieli życie. Abyśmy mieli życie wieczne. Wszystko to dla naszego zbawienia. I dalej też, moi drodzy, tak idąc troszeczkę dalej, bo to już do trzeciej części gorzki żali, kiedy Chrystus jest krzyżowany. Zobaczcie, oczywiście wiemy, że całe to krzyżowanie, cała droga krzyżowa jest wyrazem wielkiej miłości Boga. Jest zaprzeczeniem tej katechezy, tej fałszywej katechezy szatana, że Bóg nas nie kocha. Bóg nas kocha. I na krzyżu, zobaczcie, co Chrystus robi. Mówi najpierw: Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Zobaczcie, nikogo nie przekreślę. Nikogo, nawet swoich oprawców. Ale modli się do Ojca, żeby wybaczył im. Żeby każdy miał szansę dostać tą łaskę zbawienia, dla której on zawisł na krzyżu. Dalej do tego jednego z łotrów mówi: jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. Zobaczcie, kolejna rzecz, że nawet w ostatniej chwili Pan Bóg pokazuje nam, w ostatniej chwili naszego życia Pan Bóg daje nam łaskę nawrócenia. Albo inaczej mówiąc, że Pan Bóg do końca czeka. Do końca czeka z tym, żebyśmy się nawrócili. Nikogo nie przekreśla. Nikogo, o tym jeszcze więcej jutro. Nikogo nie przekreśla. Aż w końcu pełen troski, miłości o nas, patrząc na swoją matkę i na tego umiłowanego ucznia Jana, mówi: oto matka Twoja, oto matka Twoja, oto syn Twój. I moi drodzy, Maryja jest dla nas też przykładem tego, że życie ludzkie nie jest łatwe. My często, kiedy myślimy o Maryi, to myślę sobie, że wyobrażamy sobie, że Maryja, która była blisko Chrystusa, no to jej życie powinno być usłane płatkami róż. Ale zobaczcie, że wcale tak nie było. Wcale tak nie było. Od samego początku, od tego wybrania, wskazania Maryi, bo Pan Bóg ją wybrał jeszcze zanim się poczęła, już została wybrana. Ale kiedy się zgadza, przyjmuje to wolę Bożą. Zobaczcie, że wcale nie jest jej łatwo, bo wstawmy się w Maryi sytuacji. Nie widzę zegarka, a mam wyznaczony czas. Wstawmy się w sytuację Maryi. Była młodą dziewczyną i oto, kiedy anioł przychodzi do niej, to jest ten moment, kiedy ona jest już zaślubiona z Józefem. Zaślubiny żydowskie wyglądały w ten sposób w tamtych czasach, szczególnie, może też dzisiaj to jest, tego nie wiem do końca. W każdym razie wyglądały dwuetapowo. Najpierw były takie zaślubiny, później po tych zaślubinach pan młody przygotowywał dom i to trwało pewien okres, pewien czas. I dopiero później, kiedy był przygotowany dom, wtedy dopiero przyprowadzał swoją małżonkę do tego domu i żyli już jako małżonkowie na sposób małżeński. Do tego momentu nie mogli żyć. I oto, kiedy przychodzi anioł, to jest ten moment, kiedy Maryja jest już zaślubiona z Józefem, jest już jego żoną. I teraz pomyślcie, co ona też przeżywała, jak powiedzieć Jezusowi, Józefowi, czy on uwierzy. Wiemy, prawda, że Józef w pewnym momencie no ma dylemat, ale wierzy też Maryi. I egzegeci Pisma Świętego mówią, że Józef, oddalając Maryję, nie oddala jej dlatego, że jej nie wierzy, ale uwierzył jej, tylko że czuł, że nie jest godzien być przy Maryi. Przez to anioł przychodzi i mówi: nie bój się, weź do siebie, nie oddalaj jej. Dalej moment, zobaczcie, kiedy idą do Jerozolimy, kiedy nie ma gdzie miejsca, żeby urodzić syna. Betlejem, w szopie gdzieś, czy też bardziej w jaskini, tam gdzie zwierzęta były, tam rodzi. Co wtedy Maryja musiała czuć? Chwilę później dowiaduje się, że oto jej syna chcą zabić. Herod chce go zabić. Znowu ucieczka, życie tułaczy, życie emigranta, gdzieś na obczyźnie, w Egipcie. Też strach. Aż w końcu te różne sytuacje, kiedy chociażby stojąc przed pewnym domem, mówią do Maryi, do Chrystusa: oto matka Twoja stoi tam, czeka, bracia Twoje. Chrystus mówi: kto jest moją matką? To są moi bracia, to jest moja matka, moi bracia, którzy tu są. Aż w końcu pod krzyż.
Zobaczcie, życie Maryi nie było łatwe, nie było proste. My czasami sobie myślimy, że kiedy będziemy blisko Pana Boga, no to Pan Bóg nam tak to życie ułoży, że ono będzie bardzo łatwe, bez cierpienia, bez trudów, bez różnego rodzaju trudnych wydarzeń, bez jakiegoś dotknięć niesprawiedliwości przez kogoś. Nie, to nieprawda. Pan Bóg nam tego nie obiecuje. Pan Bóg obiecuje nam jedną rzecz, kochani. Daje nam obietnicę, że jeżeli z Nim złączymy swoje życie, o tym będziemy mówili jeszcze przez kolejne dni rekolekcji, to Pan Bóg obiecuje nam, że nas przez to wszystko przeprowadzi. To nam Bóg obiecuje. Że przez to wszystko nas przeprowadzi, przez wszystkie cierpienia, wszystkie niesprawiedliwości, to wszystko, co jest dla nas trudne, że nas nie zostawi i że na końcu będzie zwycięstwo, będzie chwała. Tak jak Chrystus umęczony, cierpiący, umierający, na końcu zwycięża Bożą mocą i to jest zmartwychwstanie. I taka chwała też jest przygotowana dla każdego z nas. Po to właśnie warto przychodzić na chociażby to nabożeństwo gorzkich żali. Aby łącząc swoje życie z cierpieniem Chrystusa, też wołać do Chrystusa w tych wszystkich cierpieniach naszego życia, pełni ufności, że Bóg jest mocniejszy od tego wszystkiego, co nas dotyka, silniejszy. I On w swoim czasie sprawi to zwycięstwo w naszym życiu, jak sam zwyciężył na krzyżu, zmartwychwstając później. Amen.